Cóż, 10 lutego zapisze się w historii roku 2023 rokiem wielkich powrotów. No bo po 6 latach Pierce the Way wydało album, który mnie, jak razie jeszcze nie słuchałam, ale już parę rzeczy mnie już zaskoczyło, będąc na streamie Eidetycznej Zupki. Paramore również wróciło, no i swój comeback zaliczyło In Flames. No cóż, można zauważyć, że w tej dekadzie zapisze się jeszcze w innym w kwestii historii. No, po prostu dekadą wszelakich różnych comebacków, bo znalazło się tu sporo zespołów, którzy po latach wrócili do form. W zeszłym roku był to oczywiście Soilwork, który oczywiście ze swoim albumem Over Gift Home właśnie powrócił również do formy. No i jak widać, nie tylko legendy pop-punku wracają do żywych, ale również szwedzkie legendy melodic death metal. Wiem, może nazywanie tych zespołów death metalem to dużo że nadwyżka, ale no to niech zalicza się oczywiście In Flames, który właśnie zaliczył powrót w postaci Forgone. A tak, ta płytka to oczywiście jest limited edition i tam zawiera dodatkowy kawałek, którego też sobie przejrzymy. I niestety nie ma tego kawałka jak na razie na streamingach, więc pocieszcie się postawką. Okej, okay, albo kupcie właśnie tą Limit Edition, właśnie, która charakteryzuje się no ciemniejszą jednak strukturą artystyczną. Zresztą sama płytka bardzo ładna, ale ona jest tu tak bardziej ciemna. No a napis In Flames jest tu taki czerwony i on chyba jest z takich, no, najbardziej wyróżniających się rzeczy. Oczywiście. No i właśnie Szwedzi mieli coś takiego. Znaczy tak, mieli oczywiście ten swój taki kupi złotą erę, no, tak od 94 aż do 2002, no bo Clayman jest tym ostatnim albumem z tej ery. No i potem mieli w latach 2000 taką epopeję metalcorową, tak, i też ją bardzo lubię. Bo metalcore In Flames akurat był całkiem przyzwoity, a nawet powiem szczerze więcej, był dobry. Przecież już omawiałam na kanale Conclarity chociażby, czyli właśnie jeden z albumów, które nam fani uważają, że no, gdzieś tam się zakończyła ta dobra pasa In Flamesa. No a był jeszcze Sense of Purpose i Escape to the Sandra, który oczywiście będzie też wkrótce. No, potem były te 2010 i bądźmy sobie szczerzy, ja już to pominę. Wolę udawać, że te albumy nie istniały, no raczej udajmy, że nie miały one absolutnie miejsca. Aczkolwiek trzeba je, no, przy robieniu chyba pewnie tier listy, to i tak trzeba będzie je przesłuchać. Więc no ciężko by o nich nie zapomnieć, no ale to nie była dobra pasta. No do czasów oczywiście, kiedy to ostatni album, I The Mask, był malutkim kroczkiem w przód dobrą stronę. Tak, I The Mask został już omówiony tam 4 lata temu, no też recenzja pewnie będzie tutaj w opisie, zarówno do Conclarity, zarówno do Kolony, jak i Claymana, ale też przede wszystkim I The Maska, bo on jest tu ważny. Wiem, niektórzy uważają, że to była słaba płyta, ale ja się tam z tego co nie zgadzam. Było to wtedy moje największe zaskoczenie 2019, no bo to była no, bardzo spoko płyta, dobrze, że nawet zagrana, tak dobrze wyprodukowana. No fakt, była ona łagodna, ale był to taki mały krok w przód właśnie, malutki kroczek w przód właśnie ku lepszemu. No i tym ku lepszemu jest oczywiście wydany 10 lutego 2023 Forgone. Więc jednak z malutkiej dobrej płyty powstała bardzo potężny i to naprawdę potężny comeback, który już był zapowiadany już od pierwszych singli. I tu było czuć w sumie, że Szwedzi wrócili do formy. No i przyjrzymy się oczywiście klasycznie track by track temu epickiemu comebackowi, jaki szwedzka grupa In Flames zaliczyła. Thank you.
zaczynamy oczywiście od bardzo spokojnego instrumentu o nazwie The Beginning All of All Things, który oczywiście zawiera oczywiście gitarkę akustyczną, no troszeczkę elementy smyczkowe. Trochę przypomina to ten instrumental chyba z Kolony, jeżeli moja pamięć się nie myli, który również utrzymany w podobnych klimatach, zapowiadając oczywiście ten powrót. Jest to oczywiście rozgrzewka do następnego utworu. No i przechodzimy do utworu, który się nazywa State of the Slow Decade, czyli pierwszego chyba singla promującego oczywiście Forgona. Utwór oczywiście już w dniu, w którym został, raczej był to jeszcze rok chyba 2022, pokazywał już to, jak bardzo In Flames wrócił do formy. I to bardzo widać. Andres wciąż jest zajebistym wokalistą, a sama ma struktura jest melodyjna, tak jak w tych klasycznych In Flamesach. Wszystko jest oczywiście całe spójne, a na dodatek gitary bardzo ładnie brzmią. Oczywiście w tych samych klimatach leci Meet Your Maker, czyli oczywiście najświeższy promo singiel do naszego Forgona. Tak, to jest najnowszy, świeżo wydany singiel, no można powiedzieć, że niedawno wydany, który oczywiście też już pokazuje jeszcze większy potencjał. Na dodatek sam utwór jest bardzo dobrze zagrany, no i znowu ma lekką strukturkę balladową, podobnie jak Slow of Decade. Oprócz oczywiście promo singli wspomnianych, a i to jeszcze koniec promo singli, mamy oczywiście utwór, który nazywa się Bleed It Out, który dla mnie jest bardzo świetnym utworem. To naprawdę potężne, podobnie jak te promo single. I tak, jest to bardzo melodyjny utwór, no i ma to swoją charakterystyczną melodyjność, a na dodatek Andres pokazuje bardzo dobrze swoje wokale. No i teraz przejdziemy do pewnego utworu, który został podzielony na dwie części. Mamy teraz pierwszą część utworu tytułowego, czyli tytułowego Forgona Part 1, który oczywiście prezentuje się bardzo interesująco. I tak, jest to znowu promo singiel, ale tym razem jest dość interesujący o tyle, że co prawda In Flames już wcześniej mieli dwuczęściowy utwór, który nazywa się Everlost i pochodził z ich pierwszej płyty Lunara, właśnie wydanego w 1994, to widać, że tutaj znowu jest to nawiązanie do ich przeszłości właśnie w postaci tytułowego utworu. Pierwsza część oczywiście, nie dość, że mam dobre naprawdę brzmienie, to jeszcze tak pod koniec, gdzieś tak na środku pojawia się nieco łagodniejsza, bardziej akustyczna część gitary, a na dodatek pod koniec oczywiście jest ta piękna solóweczka. No i przechodzimy do part 2. Zaś druga część to jest przykład sequela doskonałego, wręcz prawie jak Vermoil Slipknot. Tak, to jest dosłownie sequel doskonały. Nie dość, że druga część również brzmi całkiem podobnie, nieco właśnie jedynka, to jeszcze ona się tak fajnie spuja, że to się fajnie. I oczywiście pojawia się ten sam refren co w jedynce, tylko że już powtórzony nieco dwa razy. Jest też ten sam segment właśnie z gitarką, taką lżejszą. Zresztą sam początek drugiej części zaczyna się akustykiem. Więc no dosłownie sequel doskonały. Mamy teraz drzewną balę
baladę Pure Light of Mind oczywiście, która jest też znowu bardzo pięknie zrobiona na dodatek. Te gitary są tutaj, no tak jak w nazwie, death metal, melodic, właśnie, no bardziej takie melodyczne, takie bardziej, wiecie, mające brzmienie. No i oczywiście znowu mamy tutaj naprawdę dużo, że ten utwór do zaoferowania. No i znowu przejdziemy do promo z singla. Kolejnym utworem jest The Great Deceiver, który też również miał premierę gdzieś tak w połowie 2022 roku i oczywiście jest to też świetny utwór. Dla zmiany z baladki od razu przeskakiwał w dużo szybsze tony, ale wciąż utrzymujące mniej więcej podobną metrykę, choć w nieco szybszej wersji, rzecz jasna. Kolejnym utworem jest In The Dark, który znalazł się oczywiście na playliście. Było nas pięcioro, mieszkaliśmy w jeziorze. No i oczywiście trzeba zaznaczyć, że ten utwór jest już dosyć klimatyczny. Refren oczywiście też jest inicjowany oczywiście znowu taką bardziej akustyczną, taką bardziej spokojniejszą wersją właśnie środkiem. No i rzecz jasna, całość wygląda całkiem dobrze. A Dialogue on Be Dead Mirror to jest oczywiście utwór, który oczywiście troszkę strukturę przypomina już dużo nowsze dzieła, takie jak na przykład I The Mass, a mamy tu jeszcze Call My Name chociażby, czy tytułowym In The Mask. No ale tak, ma to taki sznyt trochę tej nowszej, po ich poprzedniej płyty, czyli I The Mask, która do niej dostała 7/10. No i ma to ten swój uroczek właśnie powrotu do tego poprzednika, tak dla czystej odmiany. Sinners, który oczywiście już wygląda jak powrót do przeszłości i fakt, nie ma już tego uroczku co z I The Mask, jest to utwór dużo wolniejszy, bardziej podchodzący pod baladkę, ale jak się go miło słucha. The End Transmission oczywiście jest bardzo potężnym utworem, znowu pokazującym całkiem dobrą formę jak gatunkową właśnie tej odmiany death metalu, która bardziej skupia się jednak na nieco bardziej finezyjnych gitarkach. Znowu Andres ma tu potężne brzmienie, nie swoich wokali. No właśnie, bo nie wspomniałam o tym, że The End of Transmission jest zakończeniem podstawowej wersji płyty i to bardzo potężnym, tak jak wspomniałam wcześniej, zakończeniem, bo w tej wspomnianej przeze mnie wcześniej już następnie wersji limitowanej jest jeden utwór, którego nie ma na streamingach. Co najwyżej możecie znaleźć go pewnie na YouTubie. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, nie ma go na streamingach i występuje właśnie tylko w tym wydaniu. Mowa tu oczywiście o Beyond the One, czyli właśnie bonusowym tracku, który jest oczywiście bardzo dobry. I właśnie szkoda, że nie jest on właśnie na tych jebaniutkich streamingach. Zresztą, ażby się chciało przekierować te pliczki na iTunes, aby też można było to posłuchać. Jest to oczywiście też znowu taka najszybsza z tych wszystkich kompozycja, które oczywiście oferuje dość dużo i znowu jest to właśnie takie wskrzeszanie tego death metal melodika.
No i właśnie tutaj kończy się nasz track by track i trzeba to podsumować. In Flames zaliczył dość duży powrót, powiem szczerze, po latach. Zrobili jedną chyba z najlepszych płyt od czasów Conclarity czy Sense of Purpose, czy jak to jeszcze niektórzy jeszcze dalej mówią, Escape to the Soundtrack, gdzie In Flames wrócił właśnie na swoje tory. Mam nadzieję, że w tej dekadzie wykażą się właśnie taką samą właśnie jakością, jak właśnie na tej płycie. I liczę, że dekada 2020 no, będzie dla nich dużo lepsza niż sławetna już dla nich dekada 2010 i bardzo się cieszę, że wróciliście, więc welcome back In Flames. I For Gone zostaje oczywiście 9,5 na 10. Polecam właśnie się zaopatrzyć w tą bardziej digipakową edycję, właśnie limitowaną, przede wszystkim ze względu na bonusowy, bardzo fajny track i w ogóle jeszcze na całą resztę, która naprawdę warto przesłuchać. Jest w tym tyle magii, tyle starań i widać, że to nie jest jechanie na sentymencie, tylko po prostu już są samoświadomi, że po prostu chcą wrócić. Są trochę jak właśnie Fallout Boy, który właśnie też już wraca w tym roku do formy po nieudanej Mani, której większość fanów wolałaby udawać, że nie istnieje, tak samo jak większość fanów In Flames wolałaby udawać, że ta większość płyt poza Idem Maskiem nie istniała. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.